W ogóle o co jest ta awantura? O czym my tutaj w ogóle dzisiaj rozmawiamy? Ja w ogóle nie rozumiem postulatu rezygnacji z użytkowania koni w Morskim Oku. Górale, którzy mają konie, że kochają je bardziej niż własne baby. Konie, które kursują na tej trasie, są tam od lat. Turyści je kochają, chętnie się na nich przemieszczają. Co za bzdury. Absolutne bzdury. Nie ma mowy o żadnym przeciążeniu ciężkiej, wielogodzinnej pracy. Te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób konnym transportem na trasie do Morskiego Oka, są po prostu przez różne organizacje udręczani. Delikatnie mówiąc, udręczani. Bo koń jest zwierzęciem, które lubi pracować. Ja bardzo proszę Państwa, żebyście mi wytłumaczyli, jaka rzeczywiście idea stoi za tymi histerycznymi apelami, żeby natychmiast wycofać koni. Publikacja takich materiałów, wiecie Państwo, dzisiaj w dzisiejszych czasach można napisać, papier wszystko zniesie. Natomiast trudno się zgodzić z takim jednostronnym materiałem. Bardzo jest to przykre, że pani posłanka mówi, że on jest nieprawdziwy, kiedy pani posłanka nawet nie zapoznała się z tym. Proszę nie mówić, że ja powiedziałam, że jest nieprawdziwy, bo pani tutaj. Pani posłanka pani powiedziała, tutaj, że papier wszystko przyjmie. To nie powiedziałam, że jest nieprawdziwy, absolutnie. Tylko powiedziałam, że papier wszystko przyjmie. Tak. Ale co pani posłanka mówi? Więc proszę miała nie na myśli? Wkładać mi słów, których nie powiedziałam. No rozmawiamy o rzeczy absurdalnej. Pani poseł zapytała, co jest naszym celem. Naszym celem jest to, aby zwierzęta nie cierpiały. Tylko i wyłącznie.